Cześć, dziś jesteśmy na wycieczce rowerowej. Przy okazji pokażę Wam coś, co zwróciło naszą uwagę właśnie. W tym miejscu buchtowały dziki. Zainteresowaliśmy się właśnie, jakiej rośliny szukały. Prawdopodobnie chodziło o dziką marchew. Spójrzcie, taka nać wygląda znajomo, prawda? Jest to właśnie dzika marchew. Wygląda jak ta sklepowa. Właśnie z wierzchu, jednak troszeczkę różni się korzeniem. W momencie, gdy cena pietruszki dochodzi do 15 zł za kilogram, można się zainteresować właśnie takim zamiennikiem, który na pewno jest dziko rosnący, jest na pewno zdrowszy niż marchew z upraw. Korzeń marchewki tej sklepowej jest oczywiście pomarańczowy, przez to, że po prostu od setek lat uprawy były selekcjonowane właśnie po to, żeby była jak największa ilość karotenu i żeby korzeń rośliny też był jak największy. Dzika marchew wygląda w ten sposób. Tutaj jest taki najdorodniejszy egzemplarz. Wykopię i pokażę Wam, jak ona wygląda. Nie chcę uszkodzić korzenia, bo on będzie prawdopodobnie dosyć spory. Dlatego sobie troszkę ziemię tutaj poruszę. O, zobaczcie, tak wygląda dzika marchew. Korzeń ma oczywiście cieńszy, biały. Czasem będzie taki rozgałęziony, ale to jest właśnie naturalne. Ta czerwona marchew też kiedyś tak wyglądała. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni, że ma być jeden korzeń gruby, bez takich odgałęzień. Teraz takie odgałęzienia po prostu traktowane są jako odpad przy uprawie. Zapach jest oczywiście dokładnie tej marchewki, którą znamy. Ja jeszcze spróbuję w smaku. Ona wygląda tak. Też ma taki rdzeń jak nasza marchewka sklepowa. Tu jest troszkę już zeszłoroczny ten korzeń, więc jest troszkę zdrewniały. Ale to nie chcę zjadać piachu, ale spróbujemy. Jest troszeczkę łykowaty, ale w smaku jest ten sam. Jeśli będziecie tą marchew po prostu używać jako włoszczyznę, całkowicie zastąpi czerwoną marchew sklepową, którą znamy. Spróbujcie. Naprawdę warto spróbować roślinę właśnie dziko rosnącą, która może zastąpić to, co używamy na co dzień. Smacznego! Do zobaczenia w następnym odcinku.